Cześć, dzisiaj tak, co jest na moim stoliku nocnym? Ten tak na YouTubie zapoczątkowała Nisia. Ten tak już krążył po blogach, ja go zrobiłam u siebie na blogu jakiś czas temu. Link do bloga macie w opisie. No i tak wygląda mój nocny stolik. To jest, historia tego stolika jest taka, że kiedy kupiłam to mieszkanie, to on tutaj został po poprzednich właścicielach. Dwa takie stoliki, więc są bardzo stare z historią i ja go po prostu wyczyściłam, odnowiłam i zostawiłam jako taki fajny akcent. I tu Wam jeszcze pokażę moje nowe lampki. Ja je kupiłam w Leroy Merlin i o tyle są fajne, że są białe, nie są czarne, takie jak te choinkowe, tylko mają srebrny ten przewód, są białe i się nie grzeją. Także kosztowały trochę więcej, bo kosztowały chyba 20 zł za 50 lampek, ale też nie boję się ich gdzieś tam zostawiać, że coś mi się stanie. I jeszcze tutaj nad łóżkiem mam taki napis, który dostałam na urodziny w tym roku. I jeżeli mnie pytacie o te wszystkie metalowe rzeczy, czy miskę kici, czy wieszaki, czy to jest Nusquart, ja Wam dam, dam Wam też linka w opisie. No i tak, to jest właśnie mój stolik nocny, lampka, to jest IKEA, one chyba kosztują 10 czy 20 zł i jedna jest czarna, a tam po drugiej stronie jest biała. Pomieszkanie jest czarno-białe, więc tak stwierdziłam, że będzie śmiesznie dwie różne lampki. Tutaj siedzi sobie taki królik, tego pewnie o mnie nie wiecie, ale ja uwielbiam misie pluszowe, maskotki, w ogóle bukowski, te sprawy. I dostałam go od mojej mamy i to jest królik właściwie, ale on wygląda trochę jak sushi. Moja mama tak stwierdziła i ja się z tym w pełni zgadzam. Jest taka kulka i tutaj ta buzia, no nie wiem, strasznie, strasznie go lubię. I on sobie tutaj siedzi. Tu są książki i tam różne rzeczy, które czytam. I to jest Twój styl, to jest grudniowy chyba, tak. Z Danutą Stenką. No, akurat lampka stoi. No. Nieważne. I trzy książki, które kupiłam dzisiaj dopiero. I zamierzam je czytać. I to jest Kamila Läckberg, Wiśniewski łóżko i Schmidt kobieta w lustrze. No i zobaczymy, tak random select wybrałam. Coś mam ochotę poczytać takiego lekkiego do poduszki, ale już nie takiego shitowego jak Grey. Znaczy przepraszam wszystkich, którym się podobał, ale ja nie mam cierpliwości do tej lektury. Tu jest mój kubek z zieloną herbatą, ja zawsze wieczorem piję zieloną herbatę. Dostałam go od mojej koleżanki jeszcze z liceum na chyba, nie wiem, 20 urodziny, strasznie dawno to było. I tu jest taka blondynka i ona powiedziała, że to jestem ja i w ogóle strasznie lubię ten kubek, bo jest wielki, z takiej grubej porcelany, nie nagrzewa się. No i tak, i zawsze ja sobie piję zieloną herbatę. No tu jest karta SD, a to są dwa kremy, których teraz używam, jestem zakochana i to są te kremy z Fridge. To jest ten krem truskawkowy do twarzy i dostałam jeszcze ostatnio krem pod oczy różany. Jestem absolutnie nimi zachwycona. Są fantastyczne, one teraz stoją, bo będę ich używać na noc, ale ja trzymam je w lodówce. Zresztą fajnie rano takie schłodzone nakładać na twarz. I tutaj dalej są dwa takie koszyczki po prostu zapełnione. Odsunę może tą herbatę, żeby tego... zapełnione kosmetykami. Tu są takie do ciała. I tu jest serum z Eveline. To jest to Nivea Q10 żel antyceluloidowy. Według mnie to jest dawne Goodbye Cellulite. Tu jest ta oliwka. Ja ją bardzo lubię i z tym serum, czy tam z tym żelem bardzo fajnie działa i według mnie to właśnie fajnie ujędrnia, a to nawilża, jakby jeszcze wspomaga działanie tego, więc ja bardzo to lubię. Tu są dwa kremy do rąk, jeden to jest Irena Eris Spa Resort Toscana. O, tu jeszcze
Jest krem do stóp z Eveline, ale to ja go wam nie, on jest z tym 10% urea, to jest jakaś resztka, ale nic specjalnego. Tu jest drugi krem do rąk. Ja bardzo rzadko używam kremu do rąk, jak już naprawdę jest mega zimno i chodzę bez rękawiczek czy coś, to więc u mnie kremy do rąk schodzą latami. Tu jest ten olejek z Alterry. Tu jest bardzo fajny z Lasha Vanilla Delight. Tak jak ja nie lubię zapachu waniliowego, to ten mi się fantastycznie, strasznie mi się podoba ten zapach. Bardzo fajnie nawilża i zapach się utrzymuje naprawdę spokojnie jeszcze do połowy następnego dnia, jak go nakładam wieczorem, więc jest fantastyczny. To jest to Spa Resort Indonesia Irene Eris, ale on był fajny. On jest, to jest egzotyczny krem wygładzający i on był fajny, ale na lato, bo on jest taki żelowy, szybko się wchłania, ale teraz jest, nie wiem, kaloryfery zaczęły grzać i ja potrzebuję jakiegoś lepszego nawilżenia. Tutaj jest to masło do ciała z Perfekty, antycelulitowe, pomarańcza i wanilia i ono jest fantastyczne, ja je uwielbiam. Bardzo fajnie nawilża, chociaż nie jest jakiś szał, ale fajnie, bardzo porządne masło i taki zapach akurat teraz na tą porę roku. I tu jest dalsza jakaś część taka pielęgnacji twarzy. Tu jest Fridge masło do ciała awokado, body mask właściwie. I po prostu to tak niesamowicie nieziemsko pachnie, że ja po prostu umarłam. Wszystkie te kosmetyki świetnie pachną, ale to jest niesamowite. I ponieważ to jest taka mała próbeczka, to ja sobie tego używam na dekolt. I też ten zapach, no, utrzymuje się bardzo długo, jest świetny. Tu mamy Faclar Duo, który właściwie już używam tylko jak widzę, że coś tam mi wyskakuje albo jakieś problemy ze skórą, ale teraz moja skóra jest na tyle przesuszona, jest wewnątrz, kaloryfery grzeją, na zewnątrz jest zimno, więc staram się go nie używać. Tu jest Dermik, to serum... Biodermik. Serum hialuronowe, które czasami mieszam z kremem, żeby dodać nawilżenia. Tu też jest bardzo fajna ta maseczka z NYX. Creme Fraiche de Beauté, nawilżająca, przepięknie pachnie jakimiś takimi kwiatami, fryzjami, bzem, nie wiem. Fantastycznie i bardzo fajnie nawilża do... taka, jeżeli potrzebujecie, do skóry suchej nie będzie super, bo ona nie jest taka aż mocno nawilżająca, ale jeżeli macie właśnie skórę tłustą lub mieszaną, a czujecie, że właśnie te jakieś kosmetyki antytrudzikowe was troszkę przesuszyły, to ona jest fajna, bo nawilża, ale nie jest taka mega bogata. Tu mam jakiś ten olejek organiczny, ale męczę go już, chyba go w zeszłym roku dostałam, mniej więcej rok temu dostałam, jakoś nie mogę go zmęczyć, nie jestem nim zachwycona. Tu są moje witaminy Merz Special. Jeżeli szukacie jakichś dobrych witamin na włosy, skórę i paznokcie, to te są najlepsze. Nie kupujcie ich w Superfarmie, bo tam kosztują chyba 50 zł, a ja je kupuję w aptece normalnie bez promocji za 35, więc to taki mały, mała tutaj uwaga. I tu jest jeszcze Dream Cream z Lasha. To jest, czekajcie, to jest ich produkt... numer jeden, nie, to mi się pomyliło, to chyba coś innego. W każdym razie tak, our number one Lash product. Nie pachnie jakoś fantastycznie, ale bardzo fajnie nawilża, tylko że ja nie lubię tych wszystkich opakowań, gdzie trzeba wsadzać rękę. Ale rzeczywiście bardzo fajnie nawilża, bardzo fajny produkt do ciała. No i właściwie, o, tu Kicia przyszła do nas. Kicia, co tam u Ciebie? Generalnie zwierzaki mają zakaz wchodzenia na łóżko, ale... ale generalnie mają to gdzieś, zresztą wiem, że jak mnie nie ma, to i tak śpią w łóżku, więc... Tak, i tu jeszcze butelka wody mineralnej, bo zawsze... Zawsze mam wodę przy łóżku. Tam w szafce są jakieś płyty DVD, w ogóle jakieś przypadkowe rzeczy. Tutaj wam mogę pokazać moją szufladę, ale to jest po prostu wszystko. Są jakieś kremy, inne lakiery do paznokci, nie wiem, leki, no milion różnych jakichś maści, pierdół i generalnie nic, wszystko i nic. Także, tak to wygląda. Kitek, pokaż się. Kicia. No pięknie. Także tak wygląda mój stolik
nocny, jeżeli Was to ciekawi. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Piszcie, co wytrzymacie u siebie koło łóżka. No i co, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa!